Kwiecień 2015. Jesteśmy w pracowni architekta Mariana Fikusa w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym pana się zapytać, jako mistrza, jako architekta, który prowadzi jedną z najlepszych pracowni architektonicznych, o pana zdanie na temat prestiżu zawodu architekta. Jak to było kiedyś, jak jest w tej chwili? I czy sytuacja wymaga zmiany? Bardzo zwarte, a jednocześnie nasycone, nabrzmiałe pytaniami, aż czy postawienie problemu. Nic nie stoi w miejscu, to jest taki slogan. Wszystko jest procesem, Heumar von Dietfurt. Wiadomo, że cały czas podlegamy my jako kosmos, jako wszechświat, jako ludzie i jako poszczególne dyscypliny, w tym wypadku dyscyplina sztuka kształtowania przestrzeni, architektura, podlegamy również tym procesom zmian. Jak powiedział nieznany człowiek z wąsem, Lech Wałęsa, zmienia się już nie tylko problem istnieje jako problem krajowy, jako problem pewnego miejsca w Europie, ale już jesteśmy w świecie globalnym. Kto wie, czy za chwilę nie będziemy w świecie kosmicznym, nie będziemy myśleli o architekturze w przestrzeni innych planet na przykład. Ale pytanie o przeszłość była dosyć interesująca, bo nasza młodość, początek kształtowania architektury w tym zawodzie, kształtowania przestrzeni w tym naszym ukochanym zawodzie, a słowo ukochanym dodałem świadomie, rozpoczęła się w dziwnej epoce, którą krótko nazywamy PRL albo epoka komunistyczna, ze wszystkimi negatywami tych czasów, które mamy uświadomione i o których wiemy. Ale jednocześnie akurat w architekturze był tam pewien element, który być może wspomagał. I tu warto zacytować wybitnego polityka, myśliciela Churchilla. Demokracja jest najgorszym systemem, jaki sobie można wyobrazić, ale do tej pory ludzkość lepszego nie wymyśliła. I wracając do tego pytania o tym w przeszłości, to przecież były tak niesamowite zdarzenia akurat w naszym ukochanym zawodzie. Partnera muszę tutaj powołać, rozpoczynaliśmy wspólnie z Jurkiem Górawskim. Ni stąd, ni zowąd telefon. W pracowni na ulicy Powstańców Śląskich 2, mieszkanie 6, tam gdzieśmy zorganizowali pracownię, pracując jednocześnie w tak zwanych państwowych biurach projektów. A po południu spotykaliśmy się i rysowaliśmy i robiliśmy konkursy. Kiedy już wygraliśmy pod rząd 10 konkursów, jest telefon z Katowic. Nazwiska nie pamiętam. Przyjeżdża wicewojewoda Katowic razem z dyrektorem Inwestprojektu Katowice. Mama robi kawkę, ciasteczka i on nam proponuje: od jutra jesteście zatrudnieni w najlepszym biurze inwestprojektowym w Polsce, w Inwestprojekcie Katowice. No skończyło się to na takich rozmowach, za którymi mogły pójść bezpośrednie propozycje, gdybyśmy wyrazili zgodę. Mieszkania czekają, wszystko załatwione. Po wygraniu konkursu, być może, że już Jurek Górawski o tym opowiadał, po wygraniu konkursu w Małobrzegu, wspaniały konkurs na dzielnicę mieszkaniową i centrum wypoczynkowo-uzdrowiskowe w Kołobrzegu, to chyba jakieś lata 72-73,
jeszcze ze wspaniałym podtekstem, bo tam podobno premier Jaroszewicz został ranny jako oficer Wojska Polskiego, Ludowego Wojska, trzeba dodać Ludowego Wojska Polskiego. Wygrywamy konkurs. Odwrotna propozycja. Przyjeżdżajcie do Kołobrzegu, robimy. Ale to te propozycje były piękne, a z drugiej strony wiedzieliśmy, że te wspaniałe zamierzenia epoki Gierka, wyrażane w naszym zawodzie w postaci nieprawdopodobnej ilości konkursów na śródmieścia miast, na centra miast, na nowe dzielnice, na nowe ośrodki wypoczynkowe, były, tego mieliśmy świadomość, palcem trochę na wodzie pisane przez taką, a nie inną koniunkturę tego... No był to element propagandy. Tego dziwnego systemu. Natomiast dla nas była to znakomita szkoła zawodu. Za każdym razem mieliśmy do opanowania duży obszar w skali przestrzennej i tu warto może i definicję jedną z najbardziej tych definicji architekturze mamy. 356 podobno, jak stwierdzi Polska Akademia Nauk pod komitetem. No, wydaje mi się, że 365 lepiej by było, bo to na każdy dzień byłaby definicja. 365. Takie badania były prowadzone pod kierunkiem profesora Zbigniewa Bacia i w naszej cywilizacji, w naszej kulturze europejskiej, dzisiaj już globalnej, tyle definicji jest sformułowanych w literaturze dotyczącej przedmiotu dziedziny architektury, z których być może jedną z najbardziej wyrażających jej istotę jest definicja architektura sztuką kształtowania przestrzeni. Dla kogo? No, dla nas, dla potrzeb oczywiście z uhonorowaniem krajobrazu kulturowego, krajobrazu naturalnego i tu już można dodawać. I wtedy te konkursy byśmy nie robili tam. Oczywiście były również konkursy na dom, na przykład dworzec w Legnicy. Oczywiście też wygraliśmy, bośmy wszystko wtedy wygrywali, ale przeważnie były to duże, wspaniałe zamierzenia, które miały pewnie Europie, a może obozowi socjalistycznemu pokazać, jaka Polska jest tutaj wspaniała i dominująca i co będzie planować i co w tym komunizmie się zdarzyć może. Proszę sobie wyobrazić, zdarzyło się. 73 ogłaszają Połzen, Ordnung muss sein, ogłaszają konkurs na nową dzielnicę naukową Poznania. Tak, z konkretnym programem dla Uniwersytetu Adama, uwaga, Socjalistycznego Uniwersytetu imieniem Adama Mickiewicza. Taki był tytuł wtedy taki Uniwersytetu. Tytuł. I to był konkurs zamknięty, zaproszonych było 5 czy 6 najlepszych zespołów w Polsce i my już sławni na tym polu konkursowym dostaliśmy też ekstra zaproszenie. Oczywiście zrobiliśmy i oczywiście wygraliśmy. I proszę sobie wybrać, co się dzieje. Przyjeżdża główny architekt miasta. Jurek to opowiadał? Nie było tej opowieści. Jerzy Buczkiewicz, główny architekt miasta czy województwa? Chyba miasta. Przyjeżdża dyrektor zarządu inwestycji szkół wyższych. Do dziś pamiętam, zresztą się lubimy i przyjaźnimy, Lech Grodzicki oraz dyrektor miasto projektu Poznań. I znowu mama robi ciasteczka. I tym razem już nie było tak jak w Kołobrzegu czy ze Śląskiem to zdarzenie. Wyjmuje duży, bo koligacja ma holenderskie, blond, rudawy facet. Wyjmuje duży kajet, otwiera. Pracownia na 7 piętrze w miastoprojekcie przy ulicy Armii Czerwonej czeka. Kto przyjeżdża pierwszy? Jurek, który jest lwowiakiem, lwowianinem, dowcipny, ironiczny, tym razem jakoś tak się... No to chyba ja. Data. No nie wiem, no może za miesiąc. Wie pan, data to, wpisana, stało się. To co pan opowiada, to co pan opowiada,
No, absolutnie mi się kojarzy ze współczesnością, przy czym z kontraktami piłkarzy. Tak? W tej chwili tak rozmawia się z piłkarzami, tak się podpisuje kontrakty. Wtedy architekci byli na poziomie prestiżu dzisiejszych piłkarzy. Gdzie się podziała ta nasza sława, nasze możliwości i tak dalej? Gdzie ona przypadła? Tu oczywiście można wymieniać kolegów architektów warszawskich, którzy, czy kolegów ze Śląska, Franta Buszko, którzy no, byli. Wojewoda do nich dzwonił. Co zrobić? Narysujcie mi, mówi. Dzisiaj jest to chyba bardzo rzadkie, bo też tym chciałem skończyć, że tego rodzaju zdarzenie, jakie myśmy mieli, jakie myśmy doznali, kiedy razem z zespołem, uwaga, zespołem techników, którzy z nami współpracowali od lat, 6 rodzin przeprowadziło się do Poznania, dostało mieszkania, chaty, tu spółdzielnie. Jeszcze mogliśmy wybierać, bo profesor Buśkiewicz, główny architekt województwa, czy miasta już, chyba miasta, tak, woził nad mi, mówi tu, w paru dzielnicach, na Ratajach, na Winogradach. Ja sobie wybrałem na Winogradach, tak, a Jurek, na przykład Górawski, sobie wybrał na Boninie. Wieżowcu, mówi, ja chcę mieszkać w wieżowcu, ja chciałem mieszkać bardziej poziomo, bo akurat te dzieci się rodziły. Że to w tamtych czasach również było rzadkie. To było, i dlatego powiedziałem Poznań, dlatego powiedziałem pruskie sformułowanie, definicję, porządek musi być. Wygrali konkurs, został ogłoszony, przyjechały władze, zapakowały nas, przyznały mieszkania i do roboty w miastoprojekcie na 7 piętrze musieliśmy stawiać kreski. Prawda? A to, że był to kolejny taka wydmuszka wspaniała i piękna tej epoki, to się później znowu sprawdziło. Bo przecież pierwszy etap, który można, panowie mogą pojechać i sfotografować, budowaliśmy, projektowaliśmy bardzo szybko, bośmy byli super sprawni zawodowo i już tam w 70. bodajże, o ile dobrze pamiętam, 4. na jesieni został poświęcony przez Edwarda Gierka kamień węgielny. W 70. później, chyba już 6. zaczęły się wykopy. No i stało się. I poszło. Powoli. I proszę sobie wyobrazić, to co dzisiaj robimy w ciągu 2 lat, to trwało 20 lat. 20 lat, a może nawet dłużej, bo on chyba został oddany pod koniec ubiegłego wieku, czyli do 74, może nawet 25 lat został oddany Instytut Fizyki, pod którym jesteśmy wspólnie z Jurkiem Górawskim, przepraszam, nie Instytut, Wydział Fizyki, Akustyki i Matematyki, pełną nazwę podaję. I teraz, w ciągu następnego 25-lecia, po roku 89, w demokratycznej, trudnej, bo przecież wzrastającej z czegoś nieprawdopodobnie dziwnego, zbudowano, Poznań zbudował, zbudowaliśmy, chyba już 6-krotnie więcej niż w tamtym jednym ćwierćwieczu. Przecież też znanym, epoka Gierka, miało się wszystko cudowne zdarzyć w socjalizmie i w komunizmie. Także warto może opowiadać o tych dwóch epokach, żeby sobie zdać sprawę, w jakiej sytuacji teraz jesteśmy. Ale wracając do pańskiego pytania, jak teraz, to tego typu okoliczności i zdarzeń, w których architekci o dobrej renomie, bo przecież wzrastają następne pokolenia, są świetni architekci, tych wzajemnych relacji chyba już nie ma. Jeżeli jest potrzeba powiedzmy skonsultowania ze środowiskiem, to odbywa się to bardzo z urzędniczą, administracyjną drogą poprzez SARP i poprzez izbę,
ale muszę powiedzieć, że też jest to rzadkie, bo te dwa wymienione nasze, dwie wymienione nasze organizacje, stowarzyszeniowa i ta zawodowa Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, u nas w Poznańskim, w Wielkopolsce, funkcjonuje doskonale. Od razu, jeżeli jest cokolwiek z tych rzeczy, o których mówię, rozsyłane są wici do poszczególnych pracowni i mamy możliwość. To jest rzadkie. Przecież właściwie, owszem, demokracja, nie będziemy drugi raz cytować Churchilla, wymaga, być może, ja nie jestem politykiem, nie czuję tego do końca, wymaga powszechności, żeby nie było zarzutu. Aha, prezydent miasta forsuje, prawdopodobnie bierze kasę od Iksińskiego czy Kowalskiego i jemu zleca. Idzie to przez izbę, ale bardzo rzadko, jest to rozproszone. Coś w rodzaju obawy. Nie mogę bezpośrednio, bo być może spotka mnie zarzut. I to są te minusy, które tak wspaniale zacytował Churchill. No rozumiem, ale ta skrupulatność poznaniaków, którą panowie przyjęliście, prawda, poprzez to bycie wśród poznaniaków, ma jednak pewne plusy, tak, jeżeli chodzi o postrzeganie prestiżu zawodu architekta. Tak? Tutaj w Poznaniu tak to odczytuję, tak, że w Poznaniu trochę inaczej to działa, tak? Na naszym przykładzie można stwierdzić, że wracam znowu do pierwszego członu zagadnienia, które pan postawił. Jak to było? Rzeczywiście zarówno główny architekt miasta Wellinger, który w momencie jak awansował chyba, mówię Jurek, bo byliśmy przyjaciółmi, profesor Jerzy Buszkiewicz został głównym architektem województwa, to pamiętam MQ-a, WQ-a. To w ogóle nie było wątpliwości. Najlepsi zawodowcy, ale z poszczególnych grup pokoleniowych, bo myśmy byli wtedy, nazywało się młodzi, utalentowani, przebojowi. Myśmy tam byli, ale byli starsi koledzy, byli ze średniego pokolenia i z młodego pokolenia. I we wszystkich ważnych problemach przestrzennych, zarówno w skali planowania miejscowego, jak i skali zagadnień przestrzennych architektonicznych, odbywały się regularne MQ-a, WQ-a. Teraz WQ-a są, czyli Wojewódzkie Komisje Urbanistyczno-Architektoniczne, są bardzo rzadkie. Ilość uczestników, w których przypuszczam, my stanowimy chyba zredukowaną mniejszość, jest, nie, broń Boże, nie mówię, żeby nie było ekonomistów, socjologów, specjalistów ochrony środowiska, etc., ale ten głos mniejszony, na przykład w Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej jest nasz w tej chwili trzech architektów i nasz głos właściwie jest zapisywany, a decyzję podejmuje Rada Miasta i to są, znowu wracam, Rada Miasta z panem prezydentem i to są znowu plusy i minusy. Te plusy i zwycięstwo tych plusów z racji MQA, które chyba liczy w tej chwili 40 osób, podobno jest główna komisja urbanistyczno-architektoniczna, jeszcze liczy 44 osoby w tej chwili. Czyli biurokratyzacja grzebie troszeczkę nasz zawód. Że jak ja wezmę trzech super zawodowców, najlepszych w Polsce i wydajcie mi opinię, aha, ten minister coś knuje i jest, zaczyna się badanie innych zazdrośników, czy przypadkiem nie nastąpiło nagięcie zasad demokracji do interesów prywatnych. I tu bez przerwy tak czuję, co nie znaczy broń, po raz drugi używam słowa broń Boże, komu no wróć.
jesteśmy na wielkiej fali wzrostu, o czym codziennie słyszymy, co zresztą widzimy, bo niedawno jechaliśmy z grupą kolegów na spotkanie jakiejś zielonej. Coś pięknego. Mówię, to Niemcy mogą już przyjeżdżać. Myśmy jak w 74, to również warto być może powiedzieć, że Edzio Gierek dał nam, oficjalnie mogliśmy wziąć 100 dolarów i wyjechać. Załatwiało się, prawda, dostawaliśmy. Tak, przydział. Tak, i wyjechaliśmy. No oczywiście myśmy natychmiast, już w 72 tego, gdzie Włochy były. Zachwyt, o czym wiedzieliśmy. Ale ten zachwyt piękna już tej kulturowej atmosfery i tej kulturowej cywilizacji, która tam na zachodzie istniała i szarość, pewna ponurość. Teraz jak przyjedziemy, coś pięknego. Jechałem niedawno do Rzeszowa na zaproszenie Kazimierza Ferenca. Genialnie. W ciągu 25 lat to nie był krok. To był no dobrze. A proszę powiedzieć, w latach 70., tak, kiedy tu w Poznaniu startowaliście, tak, pokazywały się pierwsze publikacje w prasie, tak, na wasz temat. Czy było przy tych zdjęciach, przy artykułach, czy było napisane, kto zrobił dany projekt? Kapitalne pytanie. Kapitalne. Proszę sobie wyobrazić, że było. Tak podejrzewałem. I znowu ta słabość demokracji dzisiaj. Fotograf jest wspaniałe obiekty. I za każdym razem, mnie, który byłem przez prawie dwie kadencje, nie przez prawie, przez dwie kadencje, czyli przez 8 lat rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej, ileśmy pisali, ja prowokowałem Radę Regionalną naszą i z prezesa stowarzyszenia. I gazety wielokrotnie były informowane. W momencie, kiedy dajesz fotografię architekta, wymień jego nazwisko. Nie. Z czego to wynika? Nie wiem z czego. Znowu narysujmy sobie sinusoidę albo amplitudę, że ta młoda demokracja tych głębszych cech i wartości kulturowych musi się nauczać. Musi je zdobywać. Jestem przekonany, że nie wiem, czy to będzie za 20 lat, bo jak powiedział Zygmunt Bauman, nikt nie może powiedzieć, co będzie jutro. Czy to będzie za 5 lat, czy może za 30 lat, kiedy nasza demokracja będzie miała 25, 30, czyli 55 lat. Przy obiekcie architektonicznym, przy projekcie pojawi się imię i nazwisko autora, co jest wymogiem prawa ustawowego o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Co dziennikarze, przepraszam, że dziennikarze za bardzo imiennie, dzienniki, redakcje naczelne dzienników, nie tylko dzienników, bo to bywa i w niekiedy nawet w książkach, jest zdjęcie architekta, omawia się architekturę, nie podaje się imienia i nazwiska autora, który ma, jak wiadomo, zgodnie z prawem autorskim, nieograniczone, ani w czasie, ani w przestrzeni prawa do swojego utworu. Kiedyś był tylko i wyłącznie SARP, on dbał o nasze interesy, tak, interesy zawodu architekta. W tej chwili jest SARP stowarzyszeniowo, prawda, dobrowolnie, natomiast tak, do izby każdy musi należeć. Mamy dwie instytucje. Architekta musi być członkiem izby. Tak. Mamy jakby dwie instytucje, które powinny być naszymi sojusznikami, tak, jeżeli chodzi o budowę prestiżu zawodu. Co zrobić, żeby to było skuteczne, tak? Bo ja, no po to jest też nasza w tej chwili rozmowa, tak? Żeby przeanalizować, dowiedzieć się, gdzie tu jest kłopot, tak? Dlaczego jest tak, jak w tej chwili jest, dlaczego architekci pracują za 1% wartości inwestycji. Kiedyś tak nie było, tak? Zupełnie inne były relacje, tak? Dlaczego nastąpił taki regres? Co się stało?
Byłoby może zbyt łatwo po raz trzeci powoływać krytyczną, bardzo krytyczną, a jednocześnie pozytywną, bo oddającą cześć demokracji definicję Churchilla, że nie ma gorszego, ale nic lepszego myśli. Odpowiedziałbym na kwestię, którą pan postawił, bardzo ogólnie. Ja wiem, że to jest zbyt łatwo, że wykonując ten zawód, mając z niego tyle radości, a jednocześnie to jest zapewne także jeden z kluczy do porozumienia o tym, czym jest zrozumienia, czym jest zawód architekta, że w tym jest i wszystko. Jest nie tylko ta radość, ta miłość, ale jest również cierpienie, jest często nasz dramat osobowy, kiedy widzimy, że jest tak ciężko, tak trudno, że nie możemy z zespołem prawników, których na nas nasyła inwestor i straszy się. Dzisiaj bywają nawet sytuacje dramatyczne. Zrywamy umowy i mówimy nie, płacimy kary i po prostu z tym inwestorem nie da się dalej współpracować. On ma swoje widzenie, wygraliśmy przetarg, nasz zespół w przetargach nie bierze udziału. Wygraliśmy konkurs, robimy, on nam stawia swoje warunki dotyczące zagadnień ściśle związanych z kryteriami kształtowania estetycznymi, z formą, z architekturą, z tym, co już Witruwiusz 2000 lat temu powiedział, czyli formą, funkcją, konstrukcją. On to powiedział inaczej, użyteczna, trwała i piękna. Prawo budowlane dzisiaj to powtarza. Projekt architektoniczno-budowlany musi rozwiązać problemy funkcji, formy, konstrukcji. To trwa. I on mówi nie tak. Ja mówię, jakim prawem? Jakim prawem? Ja sobie tak życzę. I za sobą ma sztab prawniczy, dobre kancelarie. My jesteśmy mniej zasobni finansowo i wiemy, że w takiej sytuacji nie mamy szans. I wtedy następuje rozejście. Oczywiście bez zachowania ustawowych praw autorskich. O to, co pan powiedział ogólnym zwrotem dobrych norm kulturowo-moralno-etycznych. Ale znowu wracając do tego, że nasza demokracja jest młoda, że znaleźliśmy się w nowej sytuacji, że jest trudniej i że to docieranie wymaga czasu, to ja wierzę głęboko, bo inaczej byłoby smutno może nawet żyć na świecie, że będą następowały coraz lepsze okoliczności i sytuacje zarówno w mikroelementach, architekt, inwestor, mała sprawa, jak i w rozumieniu krajowym, bo przecież w Europie jednak zachodzą, mamy przykłady, że te zjawiska są pozytywne, tak jakbyśmy sobie widzieli, wyobrażali i przykładem mogą być, chociaż zapewne jest cały szereg wypadków, które również można podpisać czy wpisać do zjawisk negatywnych, ale czy we Francji, czy w Niemczech, miałem okazję i w jednym, i w drugim kraju robić projekty i we Francji zrealizować, to mam odniesienia niezwykle pozytywne. No to zadam takie bardzo prowokacyjne pytanie. Czy w polskich realiach generalny wykonawca może obyć się bez architekta? Czy architekt jest mu potrzebny w ogóle do szczęścia? Za każdym pytaniem jest wyłuszczony
bardzo ostry problem, który nas, uprawiających zawód architekta, dotyczy. Niekiedy dochodzi do sytuacji dramatycznych i trzeba naprawdę dużej siły i wielkiej woli, żeby dużą realizację, taką mogę wymienić, na przykład Centrum Wykładowo-Biblioteczne Politechniki Poznańskiej, przeszło 100 milionów złotych i tak dalej, duży obiekt, 150 tysięcy kubików, prawie 30 tysięcy, przeszło 30 tysięcy metrów kwadratowych. Myśmy w zespole autorskim z koleżanką byli na wszystkich radach budowy i to, cośmy przeżywali, nie mówię o tysiącach rysunków, bo to jest naturalny proces, że w trakcie nadzoru autorskiego wykonuje się dziesiątki, setki uszczegółowiających rysunków, które na przykład pomagają wycyzelować detal, doprecyzować elementy, o które pyta wykonawca, i o tym nie mówię. Natomiast o kolizyjnych zdarzeniach, które wpisują się w pańskie pytanie. Architekt przeszkadza. Architekt ciągle daje jakiś rysunek, który precyzuje pewien detal architektoniczny, czy pewną kolorystykę, która jest ogólnie napisana nazwą w projekcie budowlanym, czy numerem z katalogu, a teraz w konkretnej rzeczywistości przestrzenni dobieramy na przykład barwy z palety barw, wystawiamy, stawiamy, takie robiliśmy też, prosiliśmy o zamalowanie planszy metr na metr i postawienie w tym miejscu, przy tym szkle, w trzech tonacjach beżowych, delikatnych, jasnych beżów. Awantury i afery. Tośmy to zrobili sami w biurze. Poprosiliśmy tylko, bo to już trzeba było mieć dźwig i tak dalej, żeby to powiesić. O dziwo powiesili. Ale za każdym razem czuliśmy to, co było w pańskim pytaniu. My przeszkadzamy. My jesteśmy niepotrzebni. Bez nas ta budowa. Ale byłbym niesprawiedliwy, gdybym pozostał tylko na minusach. Bywają sytuacje, są to osobiste doświadczenia, każdy z nas jest inny. Nie wiem, jak to wybitni nasi koledzy Dzikowski, Romek Legler, Kuczyński i tak dalej załatwiają. Ja staram się, szczególnie z tymi, z zespołem majstrów, ale także z kierownikiem budowy, wejść w miły i przyjazny kontakt. Ale później się pojawia jeszcze nadzorca, inspektor nadzoru inwestycyjnego i dochodzi do makabrycznych awantur, w których my, to co mówiłem o ciemnej, może nie ciemnej, ona też jest potrzebna, ale o tej szarozielonej, czy jak ją nazwać, popielatej części naszego zawodu. Dochodzi do stresów, dochodzi do nieprzespanych nocy, dochodzi, a my nie chcemy porzucić swego utworu autorskiego. My chcemy być na nim do końca. My chcemy, i to nie z racji kasy, z racji tego, żeby ten obiekt był możliwie najlepszy w określonym kontekście przestrzeni. No, niektórzy mogą sobie na to pozwolić, tak? Bo mają pełen portfel zamówień, tak? Dużo pracy, dużo projektantów w pracowni. Natomiast to są, myślę, wyjątki. Tak? Natomiast proszę sobie wyobrazić projektantów, którzy wygrywają jakieś tam przetargi. Pan jest w luksusowej, można powiedzieć, sytuacji, bo pan zadeklarował, że pan nie bierze udziału w przetargach, ale niektórzy są do tego zmuszeni. Wygrywają przetarg, dając 1% wartości inwestycji, mając najniższą cenę, idiotyczne prawda, kryteria. I muszą jak gdyby wykonać jakieś tam rysunki, detale, szczegóły. Nie ma na to już pieniędzy, tak? Nie ma szans na zrobienie porządnego projektu, tak? I kółko się zamyka, tak? Tak. Już pan zdefiniował. W momencie, kiedy jest mała kasa, to za tą kasę
można w określonym biurze projektów, które ma takie i takie wydatki, pracownicy, pensje i tak dalej, poświęcić na to, nie zarabiając ani złotówki, ale utrzymując stan biura. Tyle i tyle godzin. I to jest, jak pan wie, jak pan powiedział o 1%, a to się zdarza, to przy tych 6-7%, mówię teraz o większym, o poważniejszym projekcie, gdzie gdzie cennik, zasady wyceny prac projektowych ministra, właściwego ministra, określiły 5-krotnie mniej czasu. To jest, używając slangu młodzieżowego, masakra. To jest słabszy projekt konstrukcyjny, to jest słabszy projekt instalacyjny, to jest słabszy projekt i tak dalej. Słabszy projekt drogowy, słabszy projekt zieleni, słabszy projekt architektoniczny, czyli większe koszty inwestycji, gorsze użytkowanie i zły projekt. Dobrze, ja pytam się teraz pana Mariana Fikusa, świetnego architekta, doświadczonego architekta, architekta, który zrealizował mnóstwo metrów kwadratowych z ogromnymi sukcesami. Jak to zmienić? Kogo mam się pytać, jak nie pana? Jak to zmienić, żeby wrócić do właściwej pozycji zawodu? Ja sądzę, że to jest praca wszystkich. Na to nakłada się również to, o czym mówiliśmy już. To znaczy o większym zrozumieniu funkcji i roli, i nie powiem architekta, architektury w jakości otaczającej nas przestrzeni, czyli w jakości także naszego życia, każdego obywatela Europy, powiem już, czy globu. Do tego dochodzi na pewno indywidualne sprzężenia i praca każdego z nas ze swoim ukochanym panem, czyli inwestorem, bo to jest nasz pan, klient nasz pan, ale także i tu możemy mieć troszeczkę wątpliwości czy zastrzeżeń, ale z pozycji tego szarego architekta, który wykonuje codziennie swój zawód, w stosunku do już wymienionych naszych dwóch SARP, o pięknej, przeszło stuletniej tradycji, ich działań na forum. Nasze przedstawicielstwo, czyli Krajowa Izba Architektów Rzeczypospolitej i Stowarzyszenia Architektów Polskich, Centrum w Warszawie, z przedstawicielami rządu. Bardzo to skrótowo, bo to jest i działalność Sejmu, to są i działania legislacyjne, i projekty legislacyjne i tak dalej. I oni naprawdę, wiem, jako i członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i jako stały członek zarówno Zjazdów Krajowych Izby Architektów, jak i SARP, że działają. Natomiast nie jest to jeszcze działanie skuteczne. I jak doprowadzić do działań skutecznych i na tym szczeblu niskim, i na tym szczeblu i znowu najwyższym. I znowu by trzeba wrócić do Churchilla. Ale wierzę w to, że w czasie te relacje będą coraz lepsze i zawodowców, naprawdę, którzy trochę znają się na sztuce kształtowania przestrzeni, będzie się odpowiednie organy rządowe i parlamentarne będą nas się pytać i stosownie do naszych propozycji odpowiedzi wprowadzać to nie tylko w postaci prawa, ale również w życie. Bo to jest świadomość także całego społeczeństwa, bo przecież członkami, inwestorzy są członkami naszego, nas. Mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy oglądali nasz wywiad, mieli coś do pisania, jak ja ten rapitograf, i notowali to, co mówił pan Marian Fikus. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję uprzejmie za rozmowę.